Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku oczywiście flet na osadzie. Ja pierdzielę, chyba z 40 minut siedziałem w farmingu, zanim zacząłem coś tu robić. Dobra, oczywiście setwo. I dzisiaj plan jest taki, sprasować całą słomę. Przepraszam, tak szybko mówię, ale podjarałem się tym, że mogę kolejny odcinek z fleta nagrać. Dzisiaj jest plan sprasować słomę, no i rozwieźć wapna na pola. Łąki raczej kosić nie będę. No bo w kolejnym odcinku zaczniemy sobie kiszonkę w kolejnym odcinku sobie zrobię kiszonkę. Więc tak to będzie wyglądać, że w kolejnym odcinku kiszonka. Potem... Dobra, poszukamy trochę grę tutaj. Nieładnie tak robię, no wiem, że nieładnie, no ale przepraszam. Jak to się robiło szybko? Alt+X. No, zresetować licznik wersji, ale tylko że teraz to w sumie to całkowicie mi zniknął ten licznik, ale pewnie jak wyłączę, tak, jak wyłączę to się pokaże. No, zabrało, i zapomniałem, że tu stoi ten, że tu Kubota stoi z przyczepami, ale to nic, słomy i tak sprasuje, bo pszenicy dało. O kur... Bo pszenicy dało 70... Ile? Nie wiem. Nie wiem ile mam na przyczepach, ale na przyczepach mam chyba 20 ton, z tego co pamiętam. A na sil... Dobra, zapis. Na przyczepach mam 20 ton. A tu jest pszenica... No 100 ton pszenicy dało znowu, ja pierdzielę. Nie, więcej, 30 ton na przyczepach mam, bo chyba tego nie wysypałem jednak. Jeszcze na case mam dychę. Tak, nie wysypałem z case'a, no to mam 110 ton mam pszenicy. 110 ton to już jest ładny wynik, nie? Bo 1500? No, no to... 160 tysięcy gdzieś. Coś takiego. 160, 170, coś takiego. No, licznik właśnie naprawił przez to. Coś tego... Nie wiem, jak to działa, ale... No teraz znowu zniknę. Czyli co, jak Bele wywala, to... A, bo tu... Za dużo dodatkowych modów jest i po prostu lista już nie wyrabia. Nie, no plan jest wszystko dzisiaj sprasować, słomę, no i papkę rzucić. No, raz, dwa, na razie na dwa pola. Dobra, to mogę wyłączyć. Bele też szybko się pozbiera, albo po odcinku je pozbieram, zobaczę. Chyba siano co pozbieram na odcinku, tak jak mówię, bo tam na dole jest sama łąka. Więc na pewno koszenie przewracania wam nie będę pokazywał. Może zostawię sobie tej pół nowej łąki do skrabiania. No i wtedy pokażę wam prasowanie. Bo prasowanie jest ciekawsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że prasowanie, no i wtedy zbiór słomy. Nie słomy, tylko zbiór siana. A w kolejnym odcinku kiszonka. Trzeba zobaczyć, jaka się szkarnia przyjedzie. Fajnie jakby miał już kemper 6-metrowy, nie? Jakiś, jakaś taka nowsza. Bo trochę tego cięcia jednak jest. Dwa pola, no to. Jedno duże i jedno... Takie średnie, nie? Dobra, tu raz, dwa. Przejadę ten wąski pokos. Teraz prasa powinna przyspieszyć właśnie, bo nie ma towaru. Ma 3-4 przejazdy jeszcze zostały.
cztery przejazdy i łąka będzie, łąka i pole będzie zrobione. Potem za drogę trzeba przejechać. Tam? No, to się da. Bo cztery pola są do pracowania. Tam to jedną już troszeczkę zrobiłem, no bo już nie chciałem tyle słomy. Aż tak dużo. Wiadomo, że 150 za belkę, no to trochę sobie zarabię, nie? 20 tysięcy na pewno będę miał to słomę. A głupie 20 tysięcy, no to już jest cena, powiedzmy, całej obory, nie? No bo obora 25 tysięcy kosztuje. Nie wiem, czemu taka tania, ale... Ale skoro tak jest, no to tak musi być. No i to jest 71 odcinek. Tam dalej. 74. 74, no. Mówię, muszę przyspieszyć tą serię. Muszę przyspieszyć. Tak, żebym ja do grudnia ją skończył nagrywać, nie? Do nowego roku chcę przynajmniej ją skończyć. Żeby w tym roku zamknąć fleta i koniec. A że flety co raz w tygodniu, no to... No to odcinki będą do stycznia pewnie. No chyba, że później się to jakoś rozłoży, że flet będzie dwa razy w tygodniu. Zobaczę, trzeba będzie gier krótsza wywalić jednego. No bo na razie są dwa w tygodniu. Bo wyspa musi być przynajmniej raz w tygodniu. Wyspa musi być w tygodniu. No to Gear Cruise będziemy wyjechać, bo mam dwie, serie z Gear Cruise'a. W czwartki i w soboty. Trzynastkę mam nagraną, to mogę powiedzieć. Zresztą już nawet widzieliście w czwartek, bo to jest odcinek na poniedziałek. Czyli w czwartek już był Gear Cruise. Jeszcze dwa odcinki mam, jakby co. Jeszcze dwa odcinki z Gear Cruise mam. Nagrany z 13. A potem zobaczymy, jak nie, to będę na przykład wstawiał z soboty na zmianę z 17 i tyle, nie? Żeby fleta nie blokować. Osiem bel. I tam była jedna chyba? Jedna albo dwie były niewyzerowane, czyli 10 bel z tego dało. Dobra, szybki przeskok. Jazda dalej, jazda. Nie ma to tam, to trzeba to pracować się rozwabu. Robotka czeka. No dobrze, ona w słońcu jeszcze tabelka wskoczyła, to przynajmniej będę wiedział. Oj, po odcinku muszę tego dość fara naprawić. Muszę dość fara wtedy naprawić po odcinku. No bo teraz nie mam pieniędzy. A kredytu brać nie będę. Tutaj te pole poszło na sieczkę. Bo tu kosił klas, do tego poszło na sieczkę. Nie chciałem się w cosplayu tego zmieniać. A później jak on już to skosił, to stwierdziłem, że nawet lepiej, że on to skosił na sieczkę. Bo i tak muszę to przeciągnąć talerzu, bo mi tak połapnie. Może nawet dzisiaj to od razu zrobię. No chyba od razu połapnie to zaraz zrobię. Chociaż nie wiem, czy ja mi starczy czasu tyle na odcinku, no ale najwyżej zrobię godzinny. No trochę tego prasowania jednak jest. Z tego wapna też chyba trochę pójdzie. Dwa pola na pewno jestem pewny. Na pewno jedenastka i tutaj ten gdzie stoi case musi być zwapnowany. A ja muszę zrobić tak, o póki jeszcze mam czas. To Kubota przejedź. Może dojedziesz, może nie. I zaraz tutaj case'a też wyślę. Żeby on mi nie przeszkadzał. Ty nie przejedziesz? A tutaj? A tam już? Przejechał. Jedzie czy się zablokował? O, jedzie, dobra. To może być problem z Kubotą. Że ono się może tu zablokować, o te barierki, ale... Módlmy się, żeby nie. Nie, no dobra, niby przejechała. Nie wiem czemu oni zawsze za tym kościołem jeżdżą. A, bo tutaj Riot ruch wyłączył. Bo tutaj zawsze na tej krzyżówce była kolizja, dlatego tutaj nie, on nie widzi tej ścieżki po prostu. I on tam przez pola jakoś jedzie. No najważniejsze, że Casey dojedzie. Pierwszy.
No ale 110 słomy, 110 słomy, 110 ton pszenicy, więc jeszcze jakaś kasa jest, nie? Teraz przydałoby się kupić... Chyba sobie zaciągnę kredyt. Te 15 czy tam 20 tysięcy sobie wezmę kredytu. Żeby postawić tą oborę już tutaj, po zbiorze. Bo tutaj ma stać obora, no to wiadomo, nie? To musi stać. Tutaj, żeby było blisko kiszonki. No bo tam trochę daleko będzie, jak myślałem. Ale tutaj będzie idealnie. Bo trochę trzeba będzie teren podrównać, ale... No nic, to się da. No tak jak najszybciej muszę ze słomą tutaj znikać z tego pola. No, z 15 minut prasowania będzie jak nic. Więcej nawet, bo już jest 11. 20 minut słomy będzie. Ten wapno. Albo zrobię talerz po odcinku. No mówię, albo po odcinku zrobię talerzówką, albo... Albo... Że w kolejnym będzie kiszonka, to tak... Trochę nie bardzo talerzowanie kiszonka. Albo wiesz, jak kolejny zrobić. Tylko, że... O, do siano kosów, talerzowanie. Ty, do siano kosów, talerzowanie. To jest myśl. To nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł, naprawdę. Do siano kosów dorzucić talerzowanie. Bo talerzowania dawno nie było, a siano kosy były dwa odcinki temu. Też, żeby nie było nudy, no to sobie talerzowanie jeszcze dorzucę, nie? No, tak sobie myślałem, że on mi to zagarnie, ten pokos. Będzie luks. Co tam się stało? Czemu nie może dojść do celu? Ale dojechał... A, dobra, niech stoi. Zawsze będę miał trochę bliżej. Wykorkował pewnie coś. Dobra, trzy pokosy i koniec tego pola. Nie no, wapno na 100% muszę zrobić. Na wapno, jak będzie wapno, to belki mogą leżeć, wiadomo. Nie? Tą belką nic nie będzie. Ewentualnie wyjdę i sobie ją przesunę delikatnie, tą belkę i tyle. Nie będzie mi wadzić na przejeździe. Ale no nie powinna. Naście belni by jest pokazane, to jest 16, bo tam jednej mi nie policzyłem. Jednej albo dwóch, nie wiem, ale chyba jednej. Brde. Wiedziałem, że ten wózek to jest, widziałem go, ale już nie zdążyłem skręcić. Nie no, pod tym rzędem, że to się elegancko zbiera tą słomę, nie? No bo 9 metrów, no to już trochę lepiej idzie. I tutaj już raczej GPS na dwa pokosy mi nie sięgnie, tak jak to robiłem w lekcjonie. Że stawałem sobie na środku i dwa pokosy na rozpasowałem. Tutaj to już raczej nie przejdzie. Widzę, że dwa dość podobne filmy się złożyły. Bo w czwartek, znaczy w piątek, no, w piątek na M-Creeku też były żniwa i prasowanie słowa, ale tutaj będzie prasowanie słowa i wapń. To trochę inaczej, nie? Ale też było prasowanie słowa. Teraz pytanie, przejechać na drugą pole? A przeskoczcie sobie na te pole. Jak już mi tak kusi tutaj przejazd, to sobie przeskocz na to drugie pole, tu sprasuję raz, dwa i przejadę znowu tam. O, tutaj na 100% idzie wapno, to wiem. No to jest nowe pole. Nawet i bym powiedział, że na 200% idzie tutaj wapno. Ale widzę, że już inne pole, nie? Już pecha niższe, no to już tej słomy no nie ma, no, nie ukrywajmy się. Nie ma aż tak dużo, jak było na tamtym polu obok.
Przynajmniej na tamtym pokosie, co przed chwilą miałem, to tak średnio zadawało, a tutaj nie. Nawet zaczęło dawać, nie? Nawet do śledzi tutaj. Będzie tu belka, czy nie? Nie, nie będzie tu belki, dobra. Zabrakło. 23 kilo zabrakło. Dawaj, dawaj. Nie przestałeś. No i poprzeczniaki sprasowane, więc teraz można nie jeździć. To nie wiem jak te na stronę. Chyba pierwsza do góry po prostu tak te proste sobie sprasuję. Potem tym półokrągłym wrócę. No tak trzeba zrobić. Że półokrągłym wrócę i zrobię te trzy malutkie tu. Wiem, widziałem to. Tararara. Dobra. Wiem, jednak kładę w lewo i zrobię te dwa tutaj ukośne pokosy. Zrobię te dwa pokosy i wtedy ten w środku ty trzymały i rozwalę. Chyba dojcza zatem do talerzówki, no bo przecież w sumie czy dojcza jest już talerzówką, to nie wiem. Nie pamiętam przynajmniej. Albo w sumie nie będę go zapinał, bo pierw będzie kiszonka. To przydałoby się zapiąć dojszwara do transportu, nie? Bo jest najszybszy. I najmocniejszy z moich ciągników. Jak znowu ma być ta przyczepa 40 ton do odwozu, nie? Kiszonki. No bo innej nie widzę. Mniejszej. Nie ma sensu. Pewnie te kawałki albo coś ciekawego z modów poszukam. Tak do 45 ton, no bo więcej ten dość ładnie pociągnie. Więc zobaczymy co tam ciekawego wystruga. Jak nie, to kaleko będzie znowu i tyle. Najwyżej go przemaluje na kolor, na kolor krasa i tyle. No, dobra, elegancko to zrobię. Teraz co, no podbierak do góry i ogień na drugi pokos. Nic nie słyszę jednego samochodu, więc raz, dwa przeskakuję na drugi pokos. Lele. Nie no. Trzeba pierw poprzecznik przejechać. Bo bez sensu by było jechać do góry i potem wracać i robić poprzecznik. Wiem, że ta prasa ma się szeroki podbierak, no ale jest to samo. Nie mogę jak to szybko wraca tą belkę, nie? To jest coś pięknego. Nie wiem, że tu pod drzewem nie będzie żadnej belki. Elegante. Tararara.
O kurde. To tak nie pójdzie, to trzeba... Trzeba jednak zrobić taki myk, że trzeba dwa pokosy na raz, ale... Bez za blisko po prostu siebie sami. Są za blisko siebie i nie da się ich zebrać. No, elegancko, bo nie dało belki tutaj. Nawet bardzo dobrze w sumie. Że dopiero tutaj na górce dało. Myślałem, że tam na tym zakręcie jak będę nawracał, to mi... No, 35% zużycia zostało tylko mi. Dość fara. Więc trzeba będzie go naprawić. Można czerwony się zaczęło świecić już. Teraz ten długi pokos to jest, tak? Ten. Ja go specjalnie tak wywinąłem. To pamiętam. Dwadzieścia 16:23, no to już 23 minuty odcinka. Bo 16 zaczynałem. No i dobra, ile zostały? 3 pokosy? 4. 4 pokosy zostały. No to raz, dwa powinno tu wejść. No i dobra, no. Trzeba na chwilę gierkę odpalić na telefonie przed wyjazdem. Ile mi nerwicy. O, 3 AF zebrało, to jest elegancko. Nie ma lip. Cały dzień mi nie było w tej grze, no co? A ja tu miałem, dobra, wiecie co miałem zrobić, miałem wczoraj 18 jeszcze tam wejść. Ja zapomniałem. Na jeden przejazd jeszcze i koniec. Siedemnaście. Bel niby. 31, no to 31 razy... O, to trochę dało. To 300... 300 parę ton dało. Trzysta 340 ton, wiesz. Ja miałem wapun w drodze. Dobra, tutaj te ciągniki pojechali. Nie wiem, czy ja pojadę na D4, ale raczej może być troszeczkę ciężko na D4 pojechać, ale zobaczymy. Czy nie będzie trzeba jednak na C rzucić.
Na celu, no. Na C mu dam, bo na D nie będę go tak piłował. Tak jak pójdzie tak łapno, no bo na tym przejazd prawie tonę zużyję. Jakbym zrobił nowe próby breakabowe, tutaj bym miał już tutaj elegancko, tą górę też już bym miał zaliczoną, nie? Ale że nie mam prób zrobionych, no to nie będzie mi tam po prostu wapna sypać. Nawet pewnie nie zafarbuje mi tego. A jednak poleciała tekstura, no ale... Poleciała tekstura, ale w ogóle wapna nie poleciała. Ja tak perfidnie się wyrypałem te buraki sąsiadowi, no ale trudno. O, patrz, idealnie pole wyszło, ty. Dobra, tutaj trzeba zrobić tak. Ile kraje? 240, no. Trzeba zrobić tak. Nawet poprzeczniaczkę nie będę robił, bo się nie opłaca. Tylko zrobię tak. Tutaj akurat na tym polu było wapnowane niedawno, więc tutaj za dużo tego wapna nie przyjmuję, bo o jedną tonę, jak to się mówi, jedną dawkę. O 0,25 tutaj podnoszę. Tutaj to praktycznie na pusto to wapnuję, nie? Ale jak już wapnuję tamte pole, no to te też wypadałoby od razu przelecieć. Bo po co... No po co ma być zbyt różnych... W wartościach to wapno, nie? Jak to jest jedno i to samo pole. Więc tak to wygląda. Wiecie, jak nie szybciej te. Dużo zrobić. Właśnie, ten ma imprezę. Jeszcze 19 godzin, trzeba jak najwięcej grać. Tą grę dziś. Telefoniczną. Bo potem znów zanim będzie miał tą imprezę, to będzie kurde październik. O, patrz. Jednak bym tak bardzo szybko nie wykręcił, więc... Musiałem przeskoczyć sobie na drugie pole. No i czemu mi łapie PH z tamtego pola? A kolejny pojechałbym metr obok? Chyba tam, że GPS by mi ten nie pasował, ale bym pojechał metr obok, to bym złapał już tą drugą wartość, no. Chyba, że... A dobra, już łapię tutaj. Bo że tak powiem, chyba że tak miało być. Bo tam taka ziemia jest. Może tak być. Na pewno. Dobrze zapał, bo... Ta góra jest tutaj szpilnowa w tym miejscu. O, bo ja coś tu jeszcze. Czemu nie jedzie 16? A, no tak, przez ten rożytnik może 16 lat. No czemu on nie jedzie 21, skoro na dole przyszedł 27? Ale ładnie sobie mruszy z tej górki. 2000 obrotów. Gdzieś nawet za dużo tego łapka nie zużyłem, tak, ale... Jeszcze dwa przejazdy i koniec pola.
Na pewno muszę ten nowe pole zwapnąć, to ja wiem. To jest sam pioch w tym miejscu na pewno. Ale zobaczę. No, dlatego tak słabo tutaj dawało wapno, bo tu są piołki. Ja muszę tutaj dać wapno. Chyba tutaj na tym polu. Tam po rzepaku, bo muszę jeszcze dać wapno. Z tego co mnie się tam pamięta. Wiem, że jakoś tak było. Tak, chyba tak miało być, bo nawet tam wózki chyba nawet zabrałem z tamtego pola. Bo kombajn już nie ma. Bo kombajn stoi tutaj jeden, a drugi stoi już tutaj. Tu stoi John Deere, a tu stoi Klas. Na pewno te 11 tyle zapchnąć. Więc rzucę sobie nawet i E już, żeby szybko dojechać. A mogę od razu X-a chwilać? Trzeba dostać tutaj przez pole. Dobra, nie jedzie. Więc login! Ale on ryczy ten rządy. Ja pierdziel. Coś pięknego. No i tak to wygląda. Dobra, i tam sobie rzucę trochę te krzaki. No i ciekawe, czy ta belka nie będzie mi cała po prostu... Właśnie. Ale to ja sobie obciążnikiem przepnę, bo to nie ma problemu. Dlatego właśnie o to się bałem, że te belki będą przeszkadzać, ale... No jak na razie widać, na razie nie ma z tym aż takiej tragedii. Ja mam tu set follow ustawionego, czy nie? Tak, mam jednak. Czyli jednak musiałem, jak wchodziłem od razu ustawiać. Nie wiem, bo nieraz zapominam. Czy mam ustawiony, czy nie? Ale założone, że na szczęście podczas odcinku mi się to starza. Nie pamiętaj takich rzeczy. Które są ważne. Znaczy, aż takie w sumie ważne nie jest, nie? No ale... A, w sumie nie. W sumie nie przeszkadza tabelka tak naprawdę. Bo ja mogę już tutaj odbijać. I przejechać sobie tak półokrągło jak w tamtym przejazd. No i w sumie to dość duży klintera tutaj się robi już. Nie no, jest ten klin, jest. W sumie kosiłem to, tak go nie było widać, no bo tak półokrągło jechałem, no to... Nie był aż taki... pierdliwy ten klin, ale jak się jedzie na prosto, no to... Jednak... Co klin, to klin, nie? Tak, ja bym miał jeszcze tu poprzeczniaki robić na tym polu, nie? To już w ogóle bym tutaj się gnieździł w kółku. Opa, tu było.
Fajnie. Dobrze, to jest na za tydzień, rozumiem. Teraz w poniedziałek, wtorek będę nagrywał jakoś sobie już enklika kolejnego. Muszę sobie tam save'a ogarnąć. Po prostu na tym, co ja tam będę robił. Teraz była słoma. To chyba jakiś obornik. Chyba jakiś obornik, no bo tam w sumie nic innego mi nie zostało. Obornik albo wapno, zobaczyć na nowym polu. Czy nie wymaga, ale chyba nie wymagało, nie wiem. Chyba sobie zrobię obornik z talerzowaniem, tak sobie myślę. I potem przeskoczył sobie na październik, żeby sobie już soję zbierać. Tak, myślę, że tak będzie chyba najlepiej. Czyli zrobi sobie obornik. W sierpniu zrobi sobie obornik z talerzówką? No, obornik z talerzówką zrobić i. No i wiadomo, zniwa sorga, no bo tu mam nasiane trochę. Rzepaki mam pokoszone, więc. Nie ma problemu. No i dobra. Wolne? Wolne. Tutaj akurat na tym polu nie będzie aż takiej różnicy widać, ale tam też jest żółto na tym oknie. Tam na tym drugim kawałku. W sumie nawet tylko to już patrzałem na to, sobie biegałem, że tam jest słabo. A tutaj te pola obok wytrzyma sobie. Widzę, że ten rożnik też na długo wytrzyma z tym oknem. Nie, to sobie zrobię poprzeczek, no bo nie będę nawracał tutaj, kurde, na sąsiada ziemniaka. Muszę przyspieszyć fleta. Mówię, no bo ja chcę skończyć go, żeby... No, żeby seria nie miała 2 lat. No bo w marcu będzie 2 lata. 16 marca będzie 2 lata. Dobrze pamiętam. A raczej na pewno, bo w tym roku nie zaczynałem tej serii. No 2 lata będzie, ja pierdzielę. Więc przydałoby się przyspieszyć, bo jeszcze tych bardzo dużo mapa tutaj do zrobienia. No i serii też. Zobaczymy, jak to będzie szło. Mówię, tą serię przyspieszyłem też. Nie chodzi mi o fleta, ale chodzi mi o... O serię z wyspy. No bo no, tak napisałem, na odcinku tam było napisane, że... Seria ma 2 miesiące, a 0 progresu. No bo tak było. Niestety ten omijak musi tutaj zostać. Nie mam dla niego rady. A poza tym mapa i tak pokazuje, że jest wapnowane. Po prostu wizualnie to nie będzie zwapnowane. Tylko. 40 minut. Czy ja coś jeszcze muszę wapnować? Po tych polach tutaj skoszonych? Bym musiał się na pewno po nich przejść.
Tam po rzepaku na pewno, nie? Bo tam było ostatnio wapnowane, tyle co pamiętam. Tam nawet było chyba wapno i talerzówka, i potem były siewy. Na tym polu nawet rzepaku. Na pewno było wapno, przecież jak łączyłem te pola, to były wapnowane. Na pewno wapno będzie tutaj szło, na 47 i 20. No tutaj będzie to będzie z łąką połączone, więc musi być zwapnowane. Czy coś jeszcze będzie odsunę? No, te łąki trzeba tutaj będzie poskoszone zwapnować, bo tam też jest niskie pH. Poskoszonych łąkach trzeba będzie jeszcze wapnować. Tak to sobie wygląda. Nawrotka gangstera. Jazda. Trzeba kończyć ten. Nie no, zwapnuję te pole i mówię i kończę odcinek, no bo to już czas. FPS-ki się trzymają, to jest dobrze. Nie ma lip. To chyba jeszcze jeden poprzecznik sobie muszę zrobić od tego lasu, no bo ja tam się nie nawrócę. Ja się tutaj po prostu nie zawrócę, bo jest za ciasno. Zestaw jest po prostu długi strasznie. No i tak to wygląda. Już niewiele zostało tego pola. No i godziny na sejwie lecą. To jest 100... 100 któraś godzina już chyba. 126. No 40 minut można odjąć sobie dzisiaj. Bo ławkowałem, bo oglądałem takie fajne filmy. Częściowo było. Częściowo też live'a wujka bucha na tę końcówkę oglądałem. Bo po Arkansas jeździł. Przed premierą. W sumie premiera Arkansas już była tydzień temu, jakby ten film widzicie. Więc ja też już sobie zjeździłem cały Arkansas. Prawdopodobnie. Dlatego w sumie póki jest niedziela też nagrywam te odcinki na zapas sobie, nie? Żebym mógł sobie w Amerykana pograć. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć, pa, pa!